Czasem słodka, romantyczna historia może skończyć się katastrofą. Antek i Mia zrywają ze sobą. Na zawsze. Żeby udowodnić, że to naprawdę koniec, wrzucają swoje pierścionki do morza. Ale zerwanie Antka i Mii potoczyło się niezgodnie z planem. Pierścionki nie wylądowały na dnie morza, tylko uderzyły dwie syreny w głowę. Te syreny naprawdę kochają biżuterię, więc wykorzystały moment, żeby przerobić pierścionki na własny użytek. Ale syrenki nie miały pojęcia, że te pierścionki są magiczne. Założyły je i od razu dostały cechy ich poprzednich właścicieli. Więc normalne syrenki zamieniły się w złote i srebrne. Były tak błyszczące, że pirat od razu je zauważył. Chciał skarbu, więc chwycił te biedactwa, myśląc, że uda mu się je sprzedać. Wyobraź sobie, ile możesz zarobić na czysto złotych i srebrnych syrenach na czarnym rynku. Więc od razu zabiera je do lombardu. Ale sprzedawcy nie interesuje jego połów i wyrzuca go ze sklepu. Teraz nasze syreny zastanawiają się, jak wrócą do domu. Syreny to ponadnaturalne kreatury. Ich widok jest niesamowicie rzadki. Są ludzie, którzy zrobiliby wszystko, żeby zobaczyć żywą syrenę. Jacek jest właśnie taką osobą. Naprawdę wierzy, że syreny istnieją, ale nikt inny mu nie wierzy. Wszyscy się z niego śmieją. Ale dzisiaj, po drodze na lekcję, Jacek nie mógł wierzyć własnym oczom. Dwie syreny prosto na jego oczach. Musiał wykorzystać ten wspaniały moment. Udało mu się je przekonać, żeby poszły z nim do szkoły. Teraz już nikt nie będzie się z niego śmiał. Jacek zabrał syreny na lekcję biologii. Wszyscy są w szoku. Teraz temat lekcji wydaje się wątpliwy, bo syreny ewoluowały oddzielnie od ludzi. To lato jest bardzo gorące. I jeśli normalnym ludziom doskwiera susza, to co dopiero syrenom? Ogon Julii się dymi. Próbuje go schłodzić. I przypadkiem zaczęła chłodzić wszystkich w szkole. Ale Julia nie chce tak robić w nieskończoność. Sami się chłodźcie. Chcesz zrobić taki wachlarz? Będziemy potrzebować teczki. Wytnij z niej syreni ogon. Weź wałek malarski, ale tylko rączkę. Przyklej ją gorącym klejem do ogona. Pomaluj go na srebrno. Nanieś lakier akrylowy i posyp go brokatem. Teraz masz syreni wachlarz. Ten wachlarz to świetna alternatywa dla ogona Julii. Syreny lubią szkołę. Ale nie każdy w szkole lubi syreny. Na przykład Quentin. Wciąż męczy Amber, a ona ma tego dość. Czas pokazać tyranowi, kto tutaj rządzi. Zróbmy takiego konika morskiego. Weź plastikowy pojemnik od taśmy. Oklej go piankoliną. Uformuj konika morskiego. Zrób ogon.
Dodaj mu teksturę. Pomaluj go na złoto. Gotowe. A teraz zobaczmy. I co powiesz, Quentin? Hej, zapomniałeś swojej ryby. I co? Nadal ci jest do śmiechu? Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, czego słuchają syreny? Chcesz mieć obudowę taką jak Julia? Weź piankolinę. Zrób wieloryba. I uformuj ogon. Zrób oko słomką. Zaznacz linię na ogonie drewnianym patyczkiem. Weź obudowę rpodów. I przymocuj wieloryba. Zostaw do wyschnięcia. Pomaluj go na srebrno. Namaluj oko czarną farbą. Gotowe. Jazz? Rock? Hip-hop? Olivia też jest ciekawa. Bardzo chcę wiedzieć, czego słucha Julia. To nie jest muzyka. Okazało się, że każda syrena uwielbia słuchać wielorybów i delfinów. To niezwykłe. Olivia chce przedstawić Julii ludzką muzykę. Teraz Julia nie może się nasłuchać muzyki lądu. Kto by pomyślał, że szkoła może być taka ciekawa? Szczególnie uczniowie. Amber tak bardzo spodobał się chłopak z przodu klasy, że nawet nie zauważyła, kiedy została zawołana do tablicy. Dzisiejsza lekcja jest o genezie oceanów. Dla normalnych ludzi to tylko zwykła lekcja. Ale dla Amber to okazja, żeby porozmawiać o jej rodzinie. Nauczycielka jest pod wrażeniem. Żaden z uczniów jeszcze nigdy nie zrobił syreniego drzewa genealogicznego. Zasługujesz na piątkę z plusem. Ale szkoła to nie zawsze zabawa. Niektóre lekcje są nudne. I nawet syreny chcą z nich wyjść. Ale jak to? Julia ma pewien pomysł. Woda jej pomoże. Julia odkryła, że dźwięk wody lecącej z kranu ma ciekawy wpływ na ludzi. Chcesz to przetestować? To prawda! Ten dźwięk sprawia, że ludzie uciekają. Ale dlaczego? A czy to ważne? Zadziałało! Amber ma kłopoty. Zła nauczycielka wezwała ją do tablicy. Amber jest kiepska z matmy. Potrzebuje pomocy. Julia, pomóż mi! Wow! Nadmuchała balon z odpowiedzią. Tego jeszcze nie było. Ale Julia trochę przesadziła. Amber dostała piątkę. Ale Julia... jedynkę. Bo przeszkadzała na lekcji. Nasze syrenki tak się przyzwyczaiły do bycia tutaj, że prawie zapomniały, że chciały wracać do domu. Wszyscy inni imprezują. Czyli Amber i Julia jeszcze trochę dupo będą. Podobno ludzkie imprezy są super. Chcesz wiedzieć, co się teraz wydarzy? Daj nam znać w komentarzach i podziel się z nami tym, która część była twoja ulubiona. Nie zapomnij dać nam lajka i subskrybuj nasz kanał, żeby nie przegapić nowych filmików.